Właśnie się obudziłam i witam się z Wami pierwszego dnia po sesji. Po pierwsze, akcent bardzo dziewczęcy, musicie mi to wybaczyć, ale dzień chcę zacząć od maseczki. Nie byle jakiej maseczki, bo jest to maseczka after hard study, czyli po jakiejś tam ciężkiej nauce. Kiedy ją zobaczyłam, po prostu nie mogłam przejść obok niej obojętnie, dlatego pomyślałam, że nowe życie po sesji trzeba rozpocząć właśnie będąc wypoczętym. Dobra, słuchajcie, plan na dzisiaj jest bliżej niedookreślony. Przede wszystkim chciałabym sobie, myślę, po tej sesji posprzątać pokój, bo całe szczęście, że nie widzicie tego bałaganu, który jest teraz wokół mnie, ale ja go ogarnę, muszę w końcu przecież schować choinkę, zająć się tym wszystkim. No a później poopowiadam Wam o tych książkach, z których zdawałam różne egzaminy, które gdzieś tam przewinęły się w ostatnim czasie przez moje życie, więc mam nadzieję, że dzięki mnie traficie na jakąś ciekawą, przypuszczam, że klasyczną książkę. Więc ja się zabieram za sprzątanie i może jeszcze podczas sprzątania coś rzuci mi się w oczy i podczas sprzątania Wam o tym opowiem. No i bardzo się cieszę, że w końcu znalazłam czas, żeby coś dla Was nagrać. Słuchajcie, teraz sprzątam. Jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu, bo tym razem zabrałam Was, uwaga, uwaga, pod moje łóżko. Zabrałam Was tutaj dlatego, że jak widzicie, pod łóżkiem również trzymam książki. W moim pokoju właściwie na każdym kroku te książki są. To są te książki, które gdzieś tam kupiłam w międzyczasie pod halą targową. Natomiast czekają na wywiezienie do domu, a że tutaj mam ograniczony metraż, no więc trzeba sobie jakoś radzić. W każdym razie nie bójcie się, ich docelowym miejscem wcale nie jest miejsce pod moim łóżkiem, tylko eleganckie miejsce w mojej pięknej domowej biblioteczce. Więc o to się nie martwcie, tutaj widzę, jest Zofia Naukowska, w tle jakaś hołota, więc wszyscy i wszystko. Dobra, tutaj mamy choinkę do rozbiórki, a nade mną znajdują się te książki, które czytałam właśnie do mojej sesji. To nie są wszystkie książki, które czytałam, ale przyznajcie, że jest ich no jednak dość sporo. W ubiegłym tygodniu, tutaj może trochę Was zaskoczę, przeczytałam aż 6 książek, wydaje mi się, że 6. Na pewno 6, bo to właściwie chodzi głównie o książki na egzamin z takich zajęć eksperyment powieściowy w literaturze XX wieku. I już pokazuję Wam, co to za książki tak w ogóle. Jak widzicie, stoją sobie dwa tomy dzienników Witolda Gombrowicza. To jest akurat na zupełnie inny przedmiot i nie czytałam całych tych dzienników, tylko tam określone fragmenty. No i jeżeli jeszcze nie czytaliście fragmentów właśnie, czy też w całości tego dziennika Gombrowicza, no to z całego serca polecam. To nie jest lektura łatwa, to jest też lektura, która wymaga od czytelnika takiego ogromnego namysłu, ale też wydaje mi się lektura bardzo dużo wnosząca. Więc na pewno nie warto tutaj, jeżeli na przykład nie podobało się komuś Ferdydurkę, no to od razu skreślać dzienniki i skreślać całą resztę. Chociaż przyznam się Wam szczerze, tutaj mam akurat Transatlantyk i ślub, że ślubu to ja chyba nigdy w życiu nie zrozumiem, bo ja nie wiem, w ogóle nie widzę jakiegoś sensu w ślubie. Ale dobra, lecimy dalej. Dalej jest Jarosław Iwaszkiewicz, Brzezina i inne opowiadania. Ja tutaj czytałam przede wszystkim właśnie Brzezinę. Oczywiście to nie była moja pierwsza lektura Brzeziny, bo Brzeziny czytałam, no to już był któreś moje spotkanie z Brzeziną. Miałam jeszcze zamiar przeczytać Panny z Wilka, ale jakoś tak, nie wiem, nie zdążyłam. Znaczy ja kiedyś też je czytałam i też bardzo mi się podobali. Co do Brzeziny, to oglądałam jej ekranizację. Ale to może się odwrócę. Co do Brzeziny, to oglądałam jej ekranizację i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, że Stanisław, czyli ten bohater, który przyjeżdża do tej leśniczówki, na tym filmie był strasznie blady. To znaczy było widać, że to jest taka widoczna charakteryzacja, tak jakby był w ogóle opruszony jakimś białym proszkiem, to była mocno magiczna charakteryzacja. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie sobie gdzieś tam na niego zerknijcie, bo charakteryzacja Stanisława jest absolutnie zabójcza. Kolejna książka, ta, o której myślę, że już wiecie, jeżeli oglądacie moje filmiki, to jest pierwsza część cyklu Marcela Prusta W poszukiwaniu straconego czasu, czyli pierwsza część W stronę Słana. Powiem Wam, jeżeli chodzi o W stronę Słana, że i w ogóle o cały ten cykl, chociaż czytałam tylko właśnie tę pierwszą część, ale właśnie jeżeli miałabym tak
ogólnie coś Wam powiedzieć, no to na pewno nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jeżeli gdzieś tam zastanawiacie się, czy czytać te podobnież straszliwe książki z tego cyklu, czy ich nie czytać. Jeżeli ktoś tam Wam mówił, że no nie do końca warto, czy coś takiego, to mu nie wierzcie. Moim zdaniem warto, natomiast trzeba się nastawić na rzeczywiście taką bardzo uważną lekturę. To są książki, których nie da przeczytać się w kilka wieczorów, to znaczy da się, ja oczywiście tak zrobiłam, ale tylko dlatego, że musiałam. To są książki, które świetnie nadają się do takiego właśnie długiego czytania, nawet kilkumiesięcznego, ale bardzo uważnego, bo właściwie tam każdy fragment jest na swoim miejscu, jest przemyślany, jeżeli on pojawia się na przykład w pierwszej części, to on pojawia się po coś i najprawdopodobniej ma jakiś związek z kolejnymi fragmentami w kolejnych tomach tego cyklu. Więc no jeżeli do tej pory myśleliście, że w poszukiwaniu straconego czasu, czy w ogóle którejkolwiek z tych części nie da się przeczytać, to jest niewykonalne, bo wszyscy tak mówią, no to jak najbardziej, ja uważam, że jest wykonalne i lepiej wierzcie mi niż komuś innemu. Więc jeżeli szukacie właśnie takiej lektury, w której akcja, o ile tutaj można mówić o jakiejś konkretnej akcji, toczy się bardzo powoli, wszystko jest perfekcyjnie przemyślane, oprócz tego jest, powiem Wam, całkiem przyjemnie, no to ja ze swojej strony polecam. Warto spróbować, żeby przynajmniej później nie mówić, że nawet się nie spróbowało. Kolejna książka, Tadeusz Breza, Adam Grywałt. To nie była prosta książka, to znaczy chodzi mi o to, że czytało się całkiem przyjemnie, całkiem szybko, ale to nie jest książka, która jakoś powaliła mnie na kolana. O co chodzi w Adamie Grywałcie? Otóż Adam Grywałt wcale nie jest głównym bohaterem, bo całą historię poznajemy z perspektywy kogoś innego, a konkretnie narratora, i po prostu ten narrator bardzo chce poznać Adama Grywałta, chce odkryć wszystkie jego karty i właśnie składa te wszystkie informacje, które pozyskuje z różnych plotek na temat Adama Grywałta, próbuje je złożyć w jedną całość, ale niestety mu się to nie udaje. I to nie jest żaden spoiler, bo to właśnie o to chodzi. I ta książka polemizuje, chyba mogę tak powiedzieć, właśnie z tym, z tą pierwszą częścią w poszukiwaniu straconego czasu, czy też w ogóle z Prustem. Zresztą Brzezinę czytałam z tego samego powodu. Szukałam w Brzezinie i w Adamie Grywałcie tropów Prusta. Całkiem ciekawe i przyznam się Wam, że to zagadnienie bardzo mi się podobało. Drugie zagadnienie to był eksperyment, kobiecy eksperyment, o coś takiego tam chodziło, Zofia Naukowska, Niecierpliwi. I to jest książka numer jeden mojego ubiegłego tygodnia. Serdecznie polecam Wam tę książkę Zofii Naukowskiej. Moim zdaniem to jest w ogóle chyba najlepsza książka Zofii Naukowskiej. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to oczywiście polecam. No oczywiście mamy tutaj psychologizm, ale w takim nietypowym wydaniu. Tyle, że kiedy zaczniecie czytać tę książkę, no to przygotujcie sobie jakąś karteczkę, bo na samym początku zostajecie zbombardowani po prostu informacjami na temat jednej wielkiej rodziny, a właściwie dwóch jej odnóg. Żeby później orientować się w dalszej akcji, trzeba wiedzieć po prostu, kto jest czyim synem. Więc ja teraz nie będę opowiadała Wam fabuł tych książek, bo to zeszłoby o wiele za długo, dlatego odsyłam Was gdzieś tam, poszperajcie sobie po internecie i poczytajcie, o co chodzi w ogóle w Niecierpliwych, i z mojej strony 10 na 10. Świetna książka, bardzo przyjemnie się czyta, bo to nie jest też tak, że każda książka z takiej wyższej półki jest od razu automatycznie książką, którą źle się czyta, bo akurat Niecierpliwych czyta się naprawdę, naprawdę genialnie. Kolejna książka, no jej już nie czyta się tak genialnie, bo ona jest książką bardzo wymagającą i na dobrą sprawę przeczytałam ją raz, ale powinnam przeczytać ją, żeby w pełni albo w jakimś dużym stopniu ją zrozumieć. Myślę, że powinnam przeczytać ją jeszcze ze dwa razy, co najmniej. Virginia Woolf, Pani Dalloway. Tutaj mamy Strumień Świadomości, więc jeżeli ktoś nie przepada za Strumieniem Świadomości, no to odradzam, ale to też jest książka na pewno intrygująca. I też nie będę Wam o niej teraz za dużo opowiadała, bo to jednak jest vlog, a nie pełnometrażowy filmik o książkach. Chociaż mam wrażenie, że ten filmik i tak wyjdzie dość spory. To jest książka, która daje do myślenia, ale jednocześnie wpędza w taki, przynajmniej mnie wpędziła, w taki bardzo pesymistyczny nastrój. No i ostatnia książka,
Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej. Cudzoziemka to nie jest jakaś tam nowa dla mnie książka, bo ja ją czytałam chyba już, nie wiem, ze 3 albo ze 4 razy. Bardzo mi się podoba i wbrew wszystkim bardzo lubię Różę Żabczyńską. Po prostu wydaje mi się ciekawą postacią i ja ją zwyczajnie lubię, nie denerwuje mnie nic z tych rzeczy. Co ja tutaj jeszcze mam? Nie, chyba już nic nowego tutaj nie mam, bo w międzyczasie część książek wróciła do biblioteki, więc ja zabieram się za rozbieranie choinki, a później też na pewno jakąś tutaj książkę dla Was wyrwę. No słuchajcie, w końcu jest czyściutko, piękniutko i mogę rozpoczynać nowy semestr. To znaczy nie tak od razu, ale za jakiś czas mogę już rozpocząć nowy semestr. W ogóle czuję się jakaś taka przepełniona energią do działania. Dlatego pewnie za chwilę pójdziemy do galerii. Mam tam kilka spraw do załatwienia. Chyba mniej książkowych niż bardziej książkowych. Ale widzicie, za oknem jest całkiem ładna pogoda, jak na Kraków i jak na ostatnie jakieś tam alarmy smogowe. Więc wybierzemy się na krótki spacer i może coś tam akurat po drodze, no w końcu nie świeci, po drodze coś może ciekawego się trafi. Wiecie co, jednak zmiana planów, najpierw pojedziemy sobie do biblioteki. Do biblioteki po to, żeby oddać książkę Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914, bo oczywiście niechcący ją przetrzymałam, a chcę mieć aktywne konto, żeby móc wypożyczać w przyszłym tygodniu jakieś nowe książki do pracy magisterskiej. No a z tą oto książką, Jak zachować porządek w klasie, jadę no też w kierunku biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego, ale po to, żeby pożyczyć ją koledze, który, jak przypuszczam, będzie z niej pisał jakąś recenzję na zajęcia z pedagogiki, bo takie zajęcia są na 4. roku. Więc ja się zbieram i tym razem już naprawdę lecimy w świat. No jak widzicie, w Krakowie mamy jednak trochę śniegu. Nie za dużo, bo nie za dużo. Gdzie jest ten śnieg? Tutaj. A nie, tu jest śmietnik. O, tutaj jest ładniejszy śnieg. Nie za dużo tego śniegu, ale niedalej jak wczoraj wieczorem ten śnieg spadł, bo wcześniej chylił się już powoli ku zachodowi, że tak to ujmę. Teraz, aha, czapkę mam w ręku, gdyby ktoś się pytał, tylko jeszcze nie założyłam, bo nie mam ręki. Idziemy najpierw do biblioteki pedagogicznej oddać tę książkę, później jedziemy do galerii załatwić kilka interesów. Jeszcze w międzyczasie może, myślę sobie, wdepniemy do taniej księgarni i zobaczymy, co w trawie piszczy. No a reszta wyjdzie w praniu. Lecimy. Załatwiłam, co załatwić miałam. Teraz skierujemy się pewnie w stronę taniej księgarni i zobaczymy właśnie, jakie ciekawe książki tam można w okazyjnych cenach kupić. A przy okazji spójrzcie w niebo. Jest umiarkowanie niebieskie, a to oznacza, że dzisiaj smog chyba nie jest jakiś strasznie tragiczny. Chociaż i tak jest tragiczny. Wczoraj jak wyszłam na chwilę na zewnątrz, to nie dość, że czułam taki specyficzny smród, to jeszcze później na dodatek bolała mnie głowa. Więc nie polecam wycieczek do Krakowa, kiedy właśnie w takim sezonie jesienno-zimowym, kiedy tutaj wiecznie mamy zanieczyszczone powietrze.
co, właśnie kupiłam coś w taniej księgarni, ale co to, o tym dowiecie się już za chwilę, jak wrócę do mieszkania, no bo nie będę teraz tutaj na samym środku chodnika tej jednej książki wam pokazywała, a urzekły mnie jej ilustracje i urzekło mnie też to, że ona była związana z zajęciami, jakie mieliśmy ostatnio z jednym z moich zaliczeń. Znaczy nie zaliczeń, była związana po prostu z jednym z moich przedmiotów, który będę miała też w przyszłym semestrze. Związana jest z recytacją wierszy i dlatego mnie zaintrygowała. A cena też była naprawdę taka, że żal byłoby tego nie kupić, ale pokażę wam za chwilę. Dobra, ja już jestem w mieszkaniu, zjadłam obiad, chciałam się tym pochwalić, bo przecież jakżeby inaczej. I chciałam wam pokazać książkę, którą kupiłam w tej taniej księgarni. To są bajki Adama Mickiewicza. Ciekawe jest to, że ja znalazłam te bajki na dziale dziecięcym. One kosztowały jakieś kilka złotych i w każdym razie dlaczego je kupiłam? Kupiłam je dlatego, że kilka tygodni temu na zajęciach z recytacji wierszy właśnie mieliśmy przygotować jakąś wybraną bajkę Adama Mickiewicza. No i wtedy właśnie rozmawialiśmy sobie o tym, że podobnie jak te inne bajki napisane dawno, dawno, dawno temu, to niekoniecznie są bajki skierowane tak naprawdę do dzieci, a tymczasem bajki Adama Mickiewicza znalazłam na stoisku, na dziale z książkami dziecięcymi i przede wszystkim to nawet nie chodzi może o to, że te bajki skojarzyły mi się z zajęciami z recytacji, oczywiście też, ale urzekły mnie ilustracje, zresztą zobaczcie sami. To są takie ilustracje, od których jednocześnie nie można oderwać wzroku i też właśnie takie, które wywołują jakiś dziwny strach, więc gdybym była dzieckiem, to na pewno byłabym nimi zafascynowana, bo w tych ilustracjach kryje się jakaś tajemnica. Zresztą spójrzcie na tego kozła. No, on mnie trochę przeraża. O, proszę bardzo, a to jest chyba moja ulubiona ilustracja. Te krowy strasznie mi się podobają. To jest ilustracja do bajki Chłop i Żmija. Natomiast na zajęciach chyba najwięcej razy recytowaliśmy sobie bajkę Koza, Kózka i Wil. I ta ilustracja też jest bajeczna. Więc podsumowując, ja strasznie się cieszę, że właśnie gdzieś tam trafiłam na te bajki Adama Mickiewicza, bo nie miałam takiego ładnego wydania właśnie tych bajek. Jeżeli jesteście ciekawi, co będę czytała, jako że skończyłam sesję, chociaż tak naprawdę wkrótce z powrotem powrócę do tych zaraz, no bo niestety czerwiec zbliża się wielkimi krokami, pasowałoby w końcu zacząć coś sensownego robić, takiego przynoszącego rzeczywiście efekty. Nadal czytam Wdowę Fiony Barton, a wszystko przez to, że oczywiście musiałam przerwać to jej czytanie tej książki ze względu na sesję. No ale teraz do tego powracam i na pewno zobaczycie w najbliższym czasie jej recenzję. Do zobaczenia w moich kolejnych filmikach i pa, pa!